Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Teren rekreacyjno-sportowy w Taborze Wielkim nazwany został imieniem zmarłej sołtys Zofii Węgrzynowicz. Uroczyste odsłonięcie symbolicznej tablicy odbyło się w sobotnie popołudnie, m.in. w asyście wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Zofia Węgrzynowicz była sołtysem w Taborze Wielkim przez 9 ostatnich lat. Cały teren rekreacyjny, którym mogliśmy nadać dzisiaj imię, jest terenem, który powstał przez wiele, wiele, wiele lat. I to był trud i nakład pracy zmarłej w tym roku pani sołtys Zofii Węgrzynowicz. I dla uczczenia pamięci zmarłej pani Zosi postanowiliśmy, że ten teren rekreacyjny z całym zapleczem, z boiskiem, z terenem rekreacyjnym będzie miał nadane imię pani sołtys, aby upamiętnić jej wkład pracy w to, że ten teren wygląda tak, jak wygląda. Oprócz boiska po zimie zamontowane zostaną inne zakupione elementy infrastruktury. Tam jest świeżo wykonana murawa, naprawdę na przyzwoitym poziomie. Tam powstał teren rekreacyjny w postaci altany grillowej z grillem, jest siłownia zewnętrzna, jest plac zabaw, jest teren do gier, do piłki siatkowej, plażowej. Jest kompleks, który w miejscowości wielkości Taboru Wielkiego w zupełności sprosta wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców, mogli spędzać aktywnie czas i integrować się nawzajem. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.